Widzieliście je na TikToku, ale skąd macie wiedzieć, czy są prawdziwe? Spokojnie, zrobiliśmy porządny research, by pokazać wam, jak wykonać te wszystkie sztuczki. Wszystko okej, Hana? Wylosujmy nasze pierwsze wyzwanie. Nic lepszego niż czerwona szminka, co? Nieźle wyglądasz, Julie. Ale świeża szminka ma swoje uroki. Nikt nie patrzy? Żadnej smugi. Tak samo podczas jedzenia. Nie dotykaj ust. Nieźle. O, Julie. Ach, co to było? Hana? To gumeczka na nasze wyzwanie. Trzeba zdjąć ją z twarzy, nie używając rąk. Tylko mięśniami twarzy. Ale śmiesznie wyglądacie, dziewczyny. Dawaj, gumeczko, złaź. Julie całkiem nieźle sobie radzi. Ale utknęła w ustach. Julie na prowadzeniu. Ale z pięknej zmieniła się w bestię. Dawaj, Hana, dasz radę. Już tak blisko, Julie. Teraz tylko przewinąć przez wargę. Już prawie. Jest, udało się. Czy jeszcze muszę? Padam na twarz. Tak to się robi, moi mili państwo. Julie? A jak? Może i lepiej, że nie wie. Co teraz? Wyzwanie z portkami. Gotowe? Od urodzenia. Tylko się was złapie. Jednym z innym skokiem spodnie ubrane. Mistrzostwo! Myślisz, że Claire też się uda? Zaraz się przekonamy. Gotowa założyć tę koszulkę? Tak to się robi, dziewczyny. Nic już dla mnie nie zostało. No cóż. Patrzcie tylko. Olivia ma jakiegoś asa w rękawie. Myślicie, że jesteście zwinne? Zaraz wam pokażę. Przecież to bułka z masłem. Bardziej byś się postarała. Skakuj w te spodenki. Może ta noga? O! No już! Ech! Mam dość. Zakładam je jak człowiek. Widzicie? Wygrałam. Czy ona się na nas obraziła? Jedziemy dalej, ludziska. Widzicie? Nałożę tę koszulkę stojąc na rękach. Z tymi bickami to będzie bułka z masłem. Najpierw nuzie w górę. Wow! Ej, uważaj! Trzeba było to zdjąć. Ach! Nie za dużo tu tych rzeczy. Zabierzmy to wszystko. To też. Dobra, mam sporo miejsca. Teraz dam radę. Dajesz, Julie. Jednak nie dam rady. Przekazuję pałeczkę. Co w tym takiego trudnego? Nuzie do góry. I teraz wkładamy koszulkę. Ręce pojedynczo. Pamiętaj o głowie. Włożyłam koszulkę. Uff. Tada! Jak mój nowy fryz? Żartuję, to następna runda. Z tym będzie znacznie więcej zabawy. Trzeba przeciągnąć przez cały tułów. Ej, trenowałaś z pudzianem, czy jak? To dopiero siła. Thank you.
Czyż nie jestem piękna? Mam coś jeszcze dla ciebie. Ej, nawet urocze. Tutaj może być ciężko. Ale i tak dam radę. Widzisz? Wow, najlepsze na koniec. Kolejna biała koszulka? Wiemy, że Hanna ją włoży. Trochę ciasna. I już? Z czego rżysz? Koszulka? Kevin? O matko! Lana i Kevin przyłapani na selfie. Bo jak inaczej spędzać sobotnie popołudnie? Lana, patrz na Bellę. O, co jest? Koniec z gapieniem się w ekran, moi drodzy. Odkładamy ładnie telefony i zabieramy się za dzisiejsze wyzwania. Co powiecie na krótką rozgrzewkę? No dobra, to co robimy? Słuchajcie, gotowi na pierwsze wyzwanie? Na początek podnoszenie krzesła. Czy wiecie, w jakiej odległości stanąć od ściany, żeby podnieść krzesło bez obijania jej nogami? Nieźle, Bella. Dobra, trzeba to będzie obliczyć. Najpierw zmierzmy tutaj. Teraz wysokość krzesła. Noszę 42, więc chyba spoko. Mnożymy przez 7. 3 kroki do tyłu. Kłaniamy się, żeby głowa dotykała ściany. Bierzemy krzesło i gotowe. Ej, co jest? Źle obliczyłem? Coś tu nie gra. Matma chyba nie jest twoją mocną stroną. Jakiś problem, Einstein? Wygląda na to, że Kevin za bardzo się wczuł w te obliczenia, a niepotrzebnie. Ej, nogi przy sobie. Odłóż to krzesło, zanim coś się komuś stanie. Może idź się napić wody. Musisz trochę ochłonąć. W przeciwieństwie do Kevina, Lana podchodzi do zadania z głową. Teraz może podnieść krzesło bez dotykania ściany. Brawo! Jesteśmy na tak, Lana. Ciekawi, co teraz? Wyzwanie z wiatrem. A to kto? Uważaj na ścianę. Musiało boleć. W tym wyzwaniu chodzi o napełnienie wiadra wodą. Zbierzcie znajomych. I spróbujcie utrzymać je wszyscy na stopach. Dajecie radę? Ale te buty mnie obcierają. Muszę je zdjąć. Ostrożnie. Od razu lepiej. Hej, może wszystkie po kolei ściągniecie buty? Uważajcie, dziewczyny. Trochę zaczyna się chwiać. Dasz radę, Claire? Tak, jeden but zdjęty. Mam nadzieję, że masz ręcznik. Ile tu było wody. Zimna. Przyznajcie, że cieszycie się, że to nie wy. Następne zadanie. Unieście ramiona ponad głowę i zetknijcie razem łokcie. Łatwe, co nie? Nie wygląda na trudne. Na pewno damy radę. To ty wydajesz te okropne dźwięki, Olivia? Czy naprawdę musisz przy tym strzelać kośćmi? Wystarczy już, łącz łokcie. Zobaczymy, czy to coś pomogło. Ej, moje łokcie się nie łączą. Pokłóć się z tym po prostu nie potrafisz. Jestem wykończona. Może Emily pokaże, jak to się robi? Na razie nieźle. Wow, udało jej się, naprawdę. No już, Olivia, poćwiczymy trochę i też będziesz tak potrafiła. Głęboki wdech i zróbcie to. Złączcie ręce za plecami. Nieźle, co? Dacie radę? Tak się nie da!
Żartujesz sobie? Niewiarygodne! A! Prawie zawału dostałem! Wiesz, że nie lubię niespodzianek! To przygotuj się na następną! Tada! Uważaj, Kevin! Ale dotykają się! Głupia sztuczka! Czekaj, pomogę ci z tym! Wow! Chyba ramiona wypadły mi ze stawów! Coś wypadło na pewno! Ty przebiegły lisie! Auć! Lubicie warkocze? A takie z palców? Połóżcie płasko mały palec i przykryjcie go środkowym. To samo zróbcie z pozostałymi. O tak! Mamy to zrobić? To tylko palce, chyba sobie poradzimy, co? Jak ona to zrobiła? Moje palce ciągle się ruszają. Tutaj przyda się pomocna dłoń. Musisz tak zgiąć palce, żeby przykrywały inne. Skurcz mnie złapał. Ale to boli. Może Emily spróbuje? Okej, zgina palec jeden na drugi. Ale chyba nie wychodzi. Musisz je mocniej docisnąć. Chyba złamałam palec. A nie, to kolejny skurcz. Odpuszczamy to sobie.